Dzieje religii objawionych, wykład trzeci. Dotarliśmy w okolice VIII wieku przed naszą erą i sytuacja wtedy jest taka. Mamy sobie dwa państewka, w których używa się języka hebrajskiego. Na północy wokół jeziora Genezaret Królestwo Izraela i na południu gdzieś między Morzem Martwym a Morzem Śródziemnym Królestwo Judy. Prawdopodobnie w Królestwie Judy, prawdopodobnie około IX wieku przed naszą erą powstały teksty zwane jachwistycznymi, włączone później do tego, co dziś nazywa się Biblią. Teksty, które mówią, jak już o tym była mowa, o stworzeniu świata, Adama i Ewy, następnie o potopie i Noem, który wraz z rodziną miał z potopu ocaleć, o Abrahamie, Izaaku i Jakubie, których potomkowie zamieszkali na 430 lat w Egipcie i wreszcie o Mojżeszu, który Hebrajczyków czy Izraelitów, tak, synów Jakuba. Jakub dostał po walce z Bogiem nowe imię Izrael, tak, który synów Izraela wyprowadził z niewoli egipskiej. Następnie wspominałem o tym, że niektórzy badacze identyfikują w tekście biblijnym późniejsze od tekstów jachwistycznych teksty elohistyczne, no bo tam się Boga określa słowem Elohim, czyli bogowie w liczbie mnogiej. Tyle, że z tą tradycją jest problem, nie do końca udaje się ją z tekstu wydobyć, a poza tym nie układa się to wszystko w żadną spójną historię. I teraz, jeżeli wertujemy Biblię, to i wsparci jesteśmy aparatem naukowym, tak? Czyli potrafimy czytać po hebrajsku i to w starohebrajskim, odróżniać różne odmiany tego języka, odmiany związane między innymi z tym, że czas płynie i język się zmienia, to najstarsze z tego, co udaje się znaleźć, jak się wydaje, to będzie krótka księga Amosa, krótka księga Ozeasza, to nawet nie są księgi, tylko zlepki tekstów drobnych, tak, jakoś połączonych, czy to za życia tych ludzi, czy później, a wreszcie księga Izajasza, tak, jej rozdziały od 1 do 39. To są teksty pochodzące z 8 wieku przed naszą erą, najprawdopodobniej. W jednej z moich ulubionych książek autorzy takim wężykiem zaznaczają, taki wężyk piszą zamiast pisać później przed naszą erą. I ja sobie pozwolę użyć takiej notacji. To są powszechnie stosowane w literaturze biblijnej skróty tytułów ksiąg. I o czym się dowiadujemy, czytając te teksty? Księgi Amosa i Ozeasza powstały na terenie Królestwa Izraela i opowiadają nam o tym, że Izraelici oddają cześć różnym bogom, obcym bogom, podczas kiedy powinni czcić wyłącznie Jahwe, swojego Boga. Tym prorocy
bo zaliczamy tych ludzi, czy później zaliczono ich do grona tak zwanych proroków biblijnych. Oni tym tłumaczą klęski, jakie na Izraelitów spadają i różne inne niepowodzenia i obiecują, że jeśli Izraelici zwrócą się do swojego Boga, do Jahwe, to wtedy zwyciężą nad przeciwnikami. A także będą żyć w dużym dostatku. Ciekawe jest, kiedy czytamy te teksty, że ich autorzy wydają się nic nie wiedzieć o Adamie i Ewie, Noem, Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Piszą o synach Jakuba, tak? Ale nie Jakuba jako potomka Abrahama, albo zamiennie o synach Izraela. Nie wspominają nigdzie o Mojżeszu. Nie ma ani słowa o tym, co nazywamy dzisiaj prawem mojżeszowym. Czyli albo ta tradycja nie była znana na północy jeszcze, ta jachwistyczna tradycja, albo nie zyskała w ogóle znaczącego wpływu, tym bardziej, że Izajasz, ten autor pierwszych 39 ksiąg, rozdziałów księgi noszącej dziś jego imię, też, tak, chociaż on działa akurat w Judzie, to on też ani razu nie wspomina o tych opowieściach jachwistycznych. No i teraz mimo ostrzeżeń prorockich, w roku 721 albo drugim przed naszą erą, z wężykiem piszę, przychodzi zapowiedziana kara, wojska asyryjskie, tu wtedy powstało potężne Imperium Asyryjskie, wojska asyryjskie zajmują Królestwo Izraela i deportują jego ludność do obcych krajów. I w zasadzie, tak, czy właściwie w Biblii, ślad po mieszkających tutaj Izraelitach, 9, a może 10 pokoleniach Izraelitów, ginie. To się będzie dalej pisać o nich jako o zaginionych plemionach. Ale no, już wspominałem o tym, że po tej dacie wykopaliska zdają się świadczyć o tym, że ilość ludzi mieszkających w Judzie nagle rośnie, a zatem można by się domyślać, że część Izraelitów uciekła do Judy. I tak Izajasz jest świadkiem zagłady Królestwa Izraela czy Królestwa Północnego. No, skoro mamy w Judzie mieszkańców Izraela, no to oni przywieźli tam swoje zwyczaje religijne. I pojawiają się kolejne teksty prorockie. Ja, żeby sobie uprościć sprawę, to sięgnę do tekstu z końca VII już wieku przed naszą erą. Tak to się nazywa Księga Izajasza. I Izajasz pisze między innymi: czyż sam nie widzisz, czego się dopuszczają w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalem? Synowie zbierają drwa, ojcowie rozpalają ogień, a niewiasty rozczyniają ciasto, by przyrządzić pieczywo ku czci królowej niebios, tu chodzi o Isztar, i wylewać ku czci innych bogów ofiary z napojów, aby mnie przywieść do gniewu. A zatem mamy szerzący się teraz również w Judzie politeizm.
Czy on wcześniej tam występował, tego nie wiemy. Możemy sobie roboczo założyć, że wcześniej mieszkańcy Judy, czyli Żydzi po naszemu, tak czcili, oddawali cześć Jahwe i żadnemu innemu Bogu. No ale teraz mamy politeizm, więc trzeba coś z tym robić. I najprawdopodobniej pod koniec VII wieku, gdzieś koło 620 roku przed naszą erą, powstają kolejne teksty, tak zwane teksty deuteronomiczne. No, wydaje się, że część z tych tekstów, one są dosyć łatwe do odróżnienia, jeśli dobrze zna się starohebrajski, bo pisane są uroczystym stylem, pełnym napuszonych zwrotów i tak wyraźnie się odróżniają od innych tekstów. Niemniej wydaje się, że same powstawały w dwóch fazach, i niektórzy badacze dzisiaj odróżniają teksty deuteronomiczne od tekstów deuteronomistycznych, tak, o kilkadziesiąt lat późniejszych. I powstaje też księga Jeremiasza. I to jest gdzieś okres między 620 a 600, a 500 może 80 rokiem przed naszą erą. I co w tych tekstach z kolei znajdujemy? Otóż znajdujemy inną opowieść, tak, której nie ma w tekstach wcześniejszych. Nie ma o tym ani słowa w księdze Amosa, Ozeasza, nic o tym nie wie pierwszy Izajasz. Mianowicie teksty deuteronomiczne opowiadają najpierw o tym, jak pod wodzą Jozuego, następcy Mojżesza, a więc gdzieś około 1250 roku przed naszą erą, Izraelici wkraczają do ziemi obiecanej, czyli do Kanaanu, tak najczęściej to określenie jest w Biblii używane, i w serii triumfalnych zwycięstw, wspomaganych cudownymi wydarzeniami, wody Jordanu nagle przestały płynąć, żeby Izraelici mogli przejść dnem na drugą stronę. Później mur Jerycha rozsypują się od dźwięku trąb i następuje rzeź mieszkańców, a później dzień się wydłuża w cudowny sposób. To jest taki słynny fragment z 10 rozdziału obecnej księgi Jozuego, który później odegra wielką rolę w dyskusjach nad kopernikanizmem, bo tam Jozue unosi ręce ku niebu i prosi o słońce, zatrzymaj się nad Gibeonem, i zatrzymało się słońce. No i uważano to, tak wielu uważało to w XVI-XVII wieku za dowód na to, że Ziemia jest nieruchoma, no bo także to Słońce krąży wokół Ziemi, no bo przecież Biblia mówi prawdę i tylko prawda. Ta opowieść o triumfalnych zwycięstwach Izraelitów dowodzonych przez Jozuego nie wytrzymuje natomiast konfrontacji z wynikami badań naukowych, zwłaszcza tym, co nam przyniosły wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie Kanaanu i w krajach ościennych. Nie będę tego teraz dyskutował, wrócę do tego na chwilę, może jeszcze podczas tego wykładu. No i czytamy w księdze Jozuego, że to jest dzisiaj szósta księga hebrajskiej Biblii,
że na koniec, tak, Jozue, zająwszy cały Kanaan, podzielił go między 12 plemion Izraela. I teraz te plemiona, no, niby Jahwe w cudowny sposób wyzwolił ich z Egiptu, w cudowny sposób pozwolił im zwyciężyć w bitwach z innymi ludami, a jednak czytamy, zapominali o Jahwe swoim Bogu, a służyli Baalom i Aszerom. Zaczęli Izraelici czynić zło w oczach Jahwe i służyli Baalom. Opuścili Jahwe, Boga ojców swoich, i poszli za bogami ludów sąsiednich i kłaniali się im. Wtedy zapłonął gniew Jahwe na Izraela, wydał ich na łup okolicznych nieprzyjaciół. Mamy motyw tak znany nam już z ksiąg proroctw, wczesnych ksiąg prorockich, ale dalej. Wtedy Jahwe wzbudzał sędziów. Wzbudzał sędziów. Jahwe był sędzią i wybawiał ich z rąk nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich ojcowie. Szli za obcymi bogami, służąc im i oddając pokłony. Czyli mamy... Te opowieści pochodzą z tego, co się dzisiaj nazywa księgami sędziów właśnie. I te księgi opowiadają nam o zmiennych losach, tak, o powrocie do politeizmu, o walkach z politeizmem i opowiadają nam o tym, że wreszcie Jahwe, chcąc raz na zawsze jakoś sprawę załatwić, to powołuje ostatniego sędziego, sędziów, który ma na imię Samuel, i we współpracy z nim namaszcza na króla Izraelitów, niech to będzie około 1050 roku przed naszą erą, Saula. I czytamy teraz, że Saul miał zjednoczyć oba królestwa, miało powstać pod jego berłem zjednoczone królestwo. Tak się często mówi, zjednoczone królestwo. No, początkowo Saulowi powodziło się nieźle, no ale czytamy w księgach Samuela obecnie. Tak, przechodzimy po kolei przez księgi hebrajskiej Biblii. Jak to Samuel przekazuje Saulowi polecenie od Jahwe. Idź i pozabijaj Amaleków. Nie lituj się nad nimi, ale zabij mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta, woły i owce, wielbłądy i osły. No, Saul poszedł, posłusznie zabił kobiety i mężczyzn, dzieci i niemowlęta, ale zwierząt to mu się szkoda zrobiło. Zabrał te zwierzęta dla siebie. Czyli wykazał się nieposłuszeństwem. Za takie rzeczy gniewa się Jahwe na Saula, nie za to, bo Jahwe sam polecił mu, tak, zabij kobiety, dzieci i niemowlęta. Gniewa się, bo złamał polecenie. I teraz Jahwe mówi, mnie się już Saul nie podoba, i
Samuel jeszcze na króla kolejnego namaszcza Dawida, który ma jakoby zrobić karierę, pokonując w cudowny sposób Goliata. Powstaje okres dwuwładzy, no ależ Saul szczęśliwie ginie w jednej z bitew razem ze swoimi synami i Dawid zostaje jedynym królem nad całym zjednoczonym królestwem. On ma zdobyć około 1000 roku Jerozolimę i ma w Jerozolimie ulokować swoją stolicę. I nie tylko. Pod wodzą Dawida Izraelici ruszają na podbój sąsiednich ziem i tworzą olbrzymie państwo mające obejmować tereny jeszcze obecnej Jordanii z grubsza, obecnej Syrii i sięgać aż po Eufrat. Gdyby powstało takie państwo, to pewnie byłyby sygnały ze strony, czy to tutaj w Mezopotamii, czy w Egipcie, tak, na ten temat. Powinny być jakieś wykopaliska po takim imperium, no bo jak już takie imperium powstanie, no to i miasta są budowane, o czym teksty deuteronomiczne nam opowiadają. Opowiadają nam o wspaniałych pałacach w Jerozolimie postawionym. Nie ma śladów, tak? Badania archeologiczne niczego nie przynoszą w Jerozolimie i okolicach. Nie ma śladów po żadnym znakomitym mieście. Tak? Są z tego okresu ślady po wsi zamieszkałej może przez 2000 ludzi i bez żadnych fortyfikacji. To znaczy, z tym, widzicie, jest wielki problem, dlatego że archeologia biblijna to jest ta część archeologii, której towarzyszą wielkie emocje. Tak? Ludzie są zaangażowani religijnie, wielu z tych archeologów, tak? I w ogóle to ich motywuje do pracy, bo chcą koniecznie znaleźć coś, co by potwierdzało prawdziwość opowieści biblijnych. Z łatwością znajdziecie w internecie reportaże filmowe z kolejnych wypraw urządzanych zwykle przez fundamentalistów chrześcijańskich. No bo rozumni ludzie tego nie robią, ale fundamentaliści chrześcijańscy, jak czytają o potopie, no to sądzą, że takie wydarzenie miało miejsce i ruszają w góry Kaukazu, gdzieś na górę Ararat i sąsiednie, w poszukiwaniu resztek Arki Noego. Mało tego, dosyć łatwo znajdziecie filmy mówiące o tym, że znaleziono resztki Arki Noego. Ja sam widziałem taki film, gdzie były pokazane wnętrza Arki, ciągle gdzieś tam w wysokich górach stojące, a inny z kolei oglądałem o tym, że podobno w 1900 roku jacyś wędrowcy natrafili na Arkę na zboczach Araratu, tylko że potem tam spadła wielka lawina kamienna i zasypała to wszystko i nie wiadomo teraz, gdzie szukać. I ludzie bardzo chcą w to wierzyć i takie opowieści potem krążą, tak? No ale ja tutaj, o tutaj jest adres internetowy Uniwersytet Śląski, tak? Jestem człowiekiem z uniwersytetu, więc nie biorę tego wszystkiego za poważne. To jest tylko ciekawe jako fenomen taki psychologiczny i socjologiczny. Tak, że takie wierzenia są i że trwają i że ludzie ciągle szukają. I nie tak dawno czytałem o odkryciu miasta, gdzie znaleziono, tak, wśród fundamentów pozostałości po dwóch bramach. No i wtedy wzięto oczywiście tekst Biblii, no i zaczęto go wertować, prawda, wertować i znaleziono
wzmiankę o mieście, które miało dwie bramy, więc natychmiast ogłoszono, że właśnie odkryto to biblijne miasto. No ale potem się okazało, że nie znaleziono w tym miejscu niczego, co by potwierdziło to, że to miasto w ogóle było miastem izraelskim, tak? A nie jakimś moabickim albo filistyńskim. Więc to jest myślenie życzeniowe, tak? No, archeolodzy też są na całej ziemi pod presją taką, że jak coś znajdą, no to rządy państw i też obywatele państw zgłaszają zapotrzebowanie na to, żeby się okazało, że to są ślady po naszych praojcach, tak? Że to tutaj jacyś nasi żyli i w związku z tym te ziemie nam właśnie się należą, tak? No i potem oglądamy tutaj w Krakowie, gdzie nagrywam ten wykład, kopiec Wandy i kopiec Kraka, tak? No i jakoś tak nie pasuje, bo te kopce wyglądają nam na kopce Wikingów i jest, prawda, jakiś problem, jest taka niechęć, prawda? Najlepiej tego w ogóle nie ruszać, najlepiej o tym zapomnieć i zastąpić to opowieściami o tej Wandzie, która nie chciała Niemca, tak? No dobrze, akurat ta opowieść nie stała się częścią wierzeń religijnych, ludzie na tym nie budują swojego poczucia sensu życia, a na opowieściach biblijnych budują i bardzo chcą tak wierzyć. I bardzo wiele jest życzeniowych interpretacji, dlatego trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tego, co znaleziono, ale tak czy inaczej nie znaleziono niczego, co by w ewidentny sposób potwierdzało istnienie królestwa Saula Dawida i za chwilę będzie o jednym z synów Dawida. Notabene Amos Ozeasz i wczesny, i ten pierwszy Izajasz też zdają się niczego nie wiedzieć, tak? Na temat podboju Jozuego, na temat sędziów Samuela, Saula, Dawida czy Salomona. Aha, tak się wygadałem, o czym będzie za chwilę. Tak więc jeszcze autorzy tych ksiąg, tych opowieści deuteronomicznych nie znają najwyraźniej. Tak? Nie znają najwyraźniej. Dawid wiernie czcił Jahwę, podobno miał śpiewać na cześć Jahwę pięknie, przypisywane jest mu autorstwo przynajmniej części z psalmów włączonych później do hebrajskiej Biblii. Zdarzył mu się jeden przypadek, mianowicie jako władca w takim imperialnym już stylu, tak, to miał wiele żon, miał wiele nałożnic, ale pewnego razu zobaczył kąpiącą się kobietę i takim zapałał pożądaniem, że nie tylko ją uwiódł, ale jeszcze jej męża kazał zabić, tak? Czyli wystawić na śmierć skutecznie. No, trochę się Jahwe pogniewał na Dawida o to, bo to zrobił bez uzgodnienia i stwierdził, że kara jednak zostanie wymierzona, mianowicie pierwsze dziecko Dawida i Betrzeby, bo tak miała na imię ta kobieta, umarło. No to tak, za grzechy taty zostało dziecko ukarane. W każdym razie jako drugi syn Dawida i Betrzeby rodzi się Salomon. Salomon, który dzięki knowaniom matki swojej i jej współpracy z prorokiem Natanelem, po śmierci ojca przejmuje władzę,
No miał starszych braci, jak się można domyślić, ale tych wymordował skutecznie i jest teraz jedynym królem w Izraelu. I Salomon, według tekstów deuteronomicznych, miał na wzgórzu w Jerozolimie zbudować dla Jahwe świątynię. Znowu, nie ma na tym wzgórzu śladów po świątyni Salomona. Były robione niedawno, bo tam stoją dwa meczety, Al-Aqsa i kopuła na skalę, ten drugi, to zapewne Państwo wiecie, jak wygląda, bo to jest taka olbrzymia złota kopuła na ośmiobocznym budynku osadzona, ale tam muzułmanie tylko mają wstęp. No ale jakoś się dogadano, trochę wykopalisk porobiono i niczego nie znaleziono. Żadnych resztek, tak, po podomniemanej świątyni Salomona. No, można powiedzieć, że może uprzątnięto te resztki, no bo wiele się tam wydarzało na tym wzgórzu, tak, no chociażby tam potem budowano kolejne dwie świątynie, a wreszcie te dwa meczety, więc, a to wszystko na skalę, więc być może posprzątano. Nie wygląda na to, tak, żeby opowieści o Saulu, Dawidzie i Salomonie były opowieściami znowu prawdziwymi. Tak? To znaczy, jest możliwe, że pewne rzeczywiste wydarzenia zostały wyolbrzymione, że może był sobie Dawid jako jakiś przywódca plemienny, tak, który czegoś tam dokonał, jakieś zwycięstwa odniósł, a później powtarzano z pokolenia na pokolenie te historie i ci ludzie rośli, tak? No, to jest dosyć typowe dla takich mitów, tak, przekazywanych ustnie. No ale nawet jeśli było coś niewielkiego rozmiaru, tak, z czego te legendy wzięły swój udział, to podstawowe przesłanie, tak? Czyli istniało kiedyś potężne Zjednoczone Królestwo, o którym nie wiedzą, jak powiedziałem, tak, autorzy tych ksiąg. No ale niech będzie, tak? Istniało takie królestwo, no ale wreszcie Salomon zepsuł to wszystko. To Biblia to zwala na jego żony, ale czytamy teraz w pierwszej księdze królewskiej, w 11 rozdziale, tak? Po księgach sędziów Samuela mamy w Biblii księgi królewskie. Gdy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku obcym bogom. Poszedł więc Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydą Ammonitów. Salomon czynił to, co było złe w oczach Jahwe, i nie oddał się Jahwe bez reszty. Salomon wzniósł wówczas wyżynę dla Kemosza, ohydy Moabu, na górze naprzeciwko Jerozolimy, oraz dla Moleka, ohydy synów Amona. Rozgniewał się Jahwe na Salomona i zakazał mu chodzenia za obcymi bogami, ale nie posłuchał. I tym nieposłuszeństwem, tak, szerzeniem kultów obcych bogów, Biblia tłumaczy to, że około 930 roku, kiedy Salomon umiera, Zjednoczone Królestwo rozpada się na znane nam już Królestwa Izraela i Judy. Tak, nie ma teraz Zjednoczonego Królestwa, wracamy do historii, tak, zostawiamy legendę. Ja nie mam dowodu, że to jest legenda, ale
ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Więc zostawiamy legendy, wracamy do historii. No ale teraz w 721 roku Królestwo Izraela też przestaje istnieć. Tak, nie ma jego izraelskich mieszkańców. Mamy już tylko Królestwo Judy, zamieszkałe przez ludzi, których będziemy odtąd nazywać konsekwentnie Żydami. I teraz wracamy, tak, do tekstów deuteronomicznych i księgi Izajasza. Mianowicie Izajasz też pisze, tak, o tym, że w Judzie szerzą się kulty obcych bogów i grozi nieszczęściami, jakie spadną na państwo, jeśli Żydzi nie zrobią z tym porządku. I obiecuje przyszłe zwycięstwa, jeśli zrobią. Jeśli wrócą do Jahwe, Boga swoich ojców. Tak, wrócą do Jahwe, Boga swoich ojców. Izajasz samego Mojżesza raz wspomina, tak, w swojej księdze, czyli jeżeli dzisiaj nazywamy judaizm religią mojżeszową, no to trzeba pamiętać o tym, tak, że ani te księgi, ani praktycznie Jeremiasz jeszcze, tak? Bo jeżeli mamy pojedynczą wzmiankę, to taka pojedyncza wzmianka może być wynikiem późniejszej redakcji. Tak? To w każdym razie, jeśli nawet Mojżesz pojawia się w księdze Jeremiasza, to w sposób zupełnie marginalny. Tak? I co więcej, Jeremiasz i niczego nie wie o Zjednoczonym Królestwie, tak? O tym, że takowe kiedyś istniało. On w 33 rozdziale można znaleźć krótki fragment, gdzie mowa jest o Dawidzie, ale nie jako o królu. Tak? Właściwie nie wiadomo, kim jest ten Dawid wspomniany w księdze Jeremiasza. Być może jest tą postacią, z której później te legendy powstały. I teraz w międzyczasie Asyria została pokonana przez Babilończyków. To słyszeliście pewnie Państwo o tym z historii powszechnej, bo tam w Mezopotamii ciągle zmieniały się ludy, które były u władzy. Teraz Babilończycy są u władzy. Babilończycy ruszają na wojnę z Egiptem, a Królestwo Judy na swoje nieszczęście nawiązuje sojusz z Egipcjanami, bo wcześniej musieli płacić daniny dla Babilończyków. Tak, a tutaj Egipcjanie obiecali, że jak wspólnie zwyciężą, to nie trzeba będzie tych danin płacić. Jeremiasz jest przeciwny temu, tak? Nawołuje w swoich wystąpieniach, żeby nie walczyć z Babilończykami. Ich obecność jest karą za politeizm, tak? Za oddawanie czci obcym bogom. Trzeba do Jahwe wrócić, a póki co to nie walczcie, tylko mnóżcie się i budujcie domy. I tu, i na obcych ziemiach, ewentualnie tam, gdzie się znajdziecie. Tak? Natomiast to Jahwe za was stoczy zwycięską wojnę.
No ale król Judy, czy dwaj królowie pod rząd, nie będę tego w szczegółach opowiadał. Tak, to w ogóle wygląda już na rzetelne opisy historyczne, sporządzane na bieżąco, tak, przez świadków ówczesnych wydarzeń. Księga Jeremiasza to jest też taki dosyć luźny zbiór tekstów, tak, nie wszystkie są pisane, pochodzą od niego, część od jego, nie wiem, sekretarza czy współpracownika pochodzi. Ale to są drobiazgi, na które nie mamy teraz czasu. W każdym razie, ponieważ nie usłuchano ostrzeżeń Jeremiasza, no to spada na Judę ostateczne nieszczęście i w roku 586 wojska babilońskie zajmują Jerozolimę i burzą ją. Burzą świątynię, jakaś tam świątynia stała, nie wiemy kiedy się pojawiła, chyba nie w czasach Salomona, raczej to nie są te czasy, ale za Jeremiasza. W księdze Jeremiasza ta świątynia nie odgrywa dużej roli, ale jakaś istniała. Natomiast sami mieszkańcy Judy, tak, część ucieka do Egiptu póki co, a druga część zostaje wywieziona do Mezopotamii. I w tej okolicy zostały tylko resztki Żydów, czytamy w Biblii, w księgach królewskich. To są księgi jeszcze do tradycji, tak, Jozuego, sędziów, Samuela i królewskie. To są księgi z tradycji deuteronomicznej czy deuteronomistycznej. I w ten sposób Izraelici znaleźli się w diasporze. Raz na zawsze to się stało. Do dzisiaj większość Żydów, jak powiedziałem, Izraelici, lepiej mówić Żydzi, no bo plemiona izraelskie znikły. Chociaż być może nie znikły. Do tego nie dojdziemy. Tak? Do dzisiaj większość Żydów żyje w diasporze, czyli żyje w różnych krajach, ale poza terenami ziemi obiecanej. I teraz tam w diasporze są dwie możliwości. Albo wymieszamy się z żyjącymi tam ludami, albo ocalimy własną tożsamość, a sposobem na jej ocalenie nie będzie język, bo Żydzi dosyć szybko przeszli na język aramejski. W czasach Jezusa na terenach Kanaanu, czy Palestyny, czy Izraela, jakkolwiek to nazwiemy, używać się będzie języka aramejskiego w takim powszechnym obiegu. To był język jeszcze narzucony przez Asyryjczyków ludom wielkiej części Bliskiego Wschodu. Więc nie język zdecyduje o naszej tożsamości. O naszej tożsamości zdecyduje religia, którą będziemy od tej pory wiernie już wyznawać. Bo jak ktoś z nas przestanie ją wyznawać, to odejdzie, zniknie, tak, z naszego grona. I jako religia plemienia Judy domniemanego, ta religia dzisiaj nazywa się judaizmem. No, w
wcześniej, aha, teksty deuteronomiczne, o czym jeszcze nie powiedziałem. Bo Jahwe należało czcić przede wszystkim składając mu ofiary. Z płodów rolnych, a zwłaszcza z ciał zwierząt, części ciał zwierząt, a czasem całych zwierząt spalanych na ołtarzu ofiarnym. I w tekstach jachwistycznych to czytamy o ofiarach, które składają różni ludzie. Od po prostu chce uczcić swojego Boga, to buduje ołtarz. Układa na nim drewno, układa zwierzę zabite, no i podpala. Ale teksty deuteronomiczne zastrzegają, że ofiary mogą składać tylko kapłani i tylko w świątyni w Jerozolimie. Skoro tak, skoro świątynia nie istnieje, do Jerozolimy nie ma dostępu, to nie można składać Jahwe ofiar. I nie ma też kapłanów. A jeśli nawet są, to są bezrobotni. Ich funkcje zaczynają przejmować ludzie, których koniec końców to już spolszczonej, tak? W formie nazwiemy rabinami. Czyli nie tyle ktoś, kto składa, bo rabin nie składa ofiar, natomiast zna rozmaite teksty święte, tak? Można z nim porozmawiać, on może doradzić potrzebującemu, on prowadzi wspólne modlitwy. Tym razem modlitwy, a te modlitwy będą organizowane w budynkach. Które nazywamy synagogami. Tak, synagoga nie jest świątynią, tylko jest miejscem wspólnych modłów, no i ewentualnie spotkań jakichś, żeby coś przedyskutować ważnego religijnie. Żeby wiedzieć, kiedy mamy się spotykać, w jakim cyklu, wtedy akurat Babilończycy podzielili czas na siedmiodniowe okresy. Dlaczego? Dlatego, że oni wtedy rozwinęli naukę astrologii. No, naukę, która z punktu widzenia uniwersytetu jest pseudonauką. Astrologia to jest taka dyscyplina, która pozwala jakoby nam przewidywać przyszłość na podstawie położeń planet w stosunku do gwiazd stałych. Planetami dla astrologa są Księżyc, Słońce. Nie mówcie, że to nie są planety, bo dla astrologa to są planety. To jest to, co wędruje w stosunku do gwiazd stałych. Planao to po grecku wędrować. Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn. Nie mówcie, że Uran, Neptun i może jeszcze Pluton, bo tego gołym okiem nie widać akurat. Mamy 7 planet. I każdej z planet przypisujemy jeden dzień, kolejno. Jak się mówi po angielsku, to nawet to słychać do dzisiaj, tak? Sunday, czyli dzień Słońca, Monday, bo dzień Księżyca, a Saturday to dzień Saturna. W innych przypadkach to nie bardzo słychać, to trzeba czasem znać staroangielski język. W tych tekstach biblijnych nic nie ma o tych siedmiodniowych okresach, bo ich jeszcze nie było. Jeśli spojrzycie na tarcze swoich zegarków, zobaczycie inne
podziały wprowadzone przez Babilończyków w celach astrologicznych, bo to oni podzielili drogę planet na tle gwiazd na 12 równych części, czyli tak zwanych znaków zodiaku. Podobało im się 12, bo jest podzielne przez 2, 3 i 4. Podobało im się też 60, bo jest podzielne przez 2, 3, 4 i 5. Oni używali 60-kowego systemu liczbowego. No i proszę, do dzisiaj męczymy się z tym, że używamy normalnie systemu dziesiątkowego, ale czas dzielimy, tak, godziny dzielimy na, no akurat w naszym przypadku, na 2 razy po 12 godzin w ciągu doby, ale dalej każdą godzinę na 60 minut dzielimy. To są wszystko podziały wzięte z Babilonii. I teraz Żydzi przejmują ten podział, tak, na 7-dniowe okresy i ustalają obyczaj święcenia szabatu. Albo szabasu, tak to różni wolą pisać. Czyli od piątku wieczorem, tak, bo kolejne dni w kalendarzu żydowskim zaczyna się nie od północy, czy nie od rana, tylko od chwili, kiedy widać pierwszą gwiazdę na niebie. Tak, a więc po naszemu od piątku wieczora do soboty wieczór, tak, Żydzi mają nie wykonywać żadnej pracy, a najlepiej poświęcać czas na pobożne rozmyślania, rozmowy, modlitwy, czyli na świętowanie, tak, na cześć Jahwe, tak jak się w danym miejscu da świętować. I rodzi się religia zwana judaizmem w VI wieku przed naszą erą i być może wskutek kontaktu z Zaratusztrianami, jeszcze dalej od Mezopotamii mamy państwo perskie, państwo, w którym panowała religia zwana zaratusztrianizmem, religia, która później była religią dualistyczną, ale pierwotnie być może była religią monoteistyczną, religią mówiącą o tym, że Ahura Mazda jako Bóg jedyny najpierw stwarza dwa bliźniacze duchy, którym daje wybór. Jeden z tych duchów wybiera dobro, prawdę i światło, a drugi wybiera zło, kłamstwo i mrok. I w ten sposób jeden staje się spentamainiu, duchem świętym, jak byśmy to dziś przetłumaczyli chętnie, a drugi duchem złym. No i te dwa duchy ruszają przeciwko sobie do walki i stwarzają. Tutaj teksty zaratusztriańskie są niejasne. Albo ten świat został stworzony jako pułapka, żeby zwabić w nie siły zła, kłamstwa i mroku i tu je pokonać. Według innej wersji ten świat jest wspólnym dziełem obu tych duchów. Tak? Jeden stworzył życie, a drugi stworzył choroby i śmierć. Jeden stworzył zwierzęta pożyteczne, a drugi węże i inne podobne. Jeden stworzył światło, a drugi stworzył mrok. My ludzie możemy się opowiadać. Aha, i każdy z nich tworzy sobie swoją armię.
i powstaje armia, którą my dziś nazwiemy armią anielską i armią diabelską. I te dwie armie walczą ze sobą nieustannie, a my możemy się w tą walkę włączyć. Wybrać dobro, prawdę i światło, albo wybrać zło, kłamstwo i mrok. I ten nasz wybór nie pozostanie bez nagrody i kary. Teksty zaratusztriańskie mówią o tym, że kiedy siły dobra zwyciężą nad siłami zła, nastąpi sąd ostateczny, na który wstaniemy, bo zostaniemy wskrzeszeni. Po czym trafi część z nas do domu pieśni, a część do domu kłamstwa, czyli do raju albo do piekła. To jest chyba najwcześniejsza tego typu zapowiedź, opowieść o sądzie ostatecznym, o raju i piekle, bo jak dotąd teksty biblijne nie mówią ani słowem o tym, że będziemy jakkolwiek żyli po śmierci naszych ciał. Mówią tylko o tym, tak, prorocy, że jak będziemy wiernie czcili Jahwe, to będzie nam się dobrze powodzić tu na tej ziemi. Tak, życia pośmiertnego te wszystkie teksty nie przewidują. Do końca, tak, w Biblii hebrajskiej nie ma ani jednego zdania, które by mówiło o tym, że będziemy jakkolwiek trwali po śmierci naszych ciał. Notabene Zaratusztra zapowiadał też, że krótko przed końcem tego świata pojawi się na ziemi prorok, którego matka będzie dziewicą. Może dlatego w Ewangelii Mateusza pokłonić się Jezusowi przychodzą magowie ze wschodu. Bo to oni coś o tym mogli wiedzieć. W szczegółach te opowieści są różne, ale może w to nie wnikajmy. I teraz być może wpływ... Aha, i teraz te teksty biblijne, one nadal nie mówią niczego o tym, że Jahwe jest jedynym Bogiem. Mówią o tym, że Jahwe jest Bogiem Izraelitów i Judejczyków. I oni tylko Jahwe mają czcić, a nie żadnych innych bogów. Niektóre sugerują, że Jahwe jest Bogiem potężniejszym od bogów innych ludów, ale monoteizmu jawnego w tych wszystkich tekstach jeszcze nie ma. A teraz się ten monoteizm pojawi, ale w tej chwili czas mi się kończy, dlatego dalszy ciąg będzie już podczas na następnym wykładzie. Dziękuję na razie za uwagę.